Witam, 30 maja 2016, pierwszy trening gołębi młodych. Ten pierwszy trening gołębi młodych rocznika 2016 polega na przyzwyczajeniu gołębi do przebywania w koszach transportowych. Około 50 młodych linii Flora Verworta i wyrzymaczy, czyli gołębi Heinza Fulgoniego poprzez Marcela Desmeta, gołębi szczególnie odpornych na trudne warunki atmosferyczne. Te gołębie będą przebywać teraz w koszach. Taka symulacja, jak gdyby były na punkcie wkładań, całą noc przenocują, ale rano zostaną wypuszczone z najbliższych okolic gołębnika. Ma to na celu przyzwyczajenie do stresu, łapania, przebywania w kabinie transportowej i tak dalej, który też częściowo może być przyczyną tak zwanej choroby młodych. Te moje gołębie są bardzo zdrowe. Nie stosuję w tym roku żadnych zakwaszaczy, probiotyków, nic. Gołębie zostały tylko odrobaczone i zaszczepione przeciwko paramiksowiriozie. Wydaje się, że system prowadzenia hodowli, jak najbardziej zbliżony do natury, daje dobre, pozytywne efekty. Już w kolejnym tygodniu będą wywożone, począwszy od 5, 10, 15 km, łącznie około 30 lotów treningowych do 100 km z różnych kierunków. Ma to na celu wzmocnienie muskulatury, jak i również rozwinięcie orientacji. Dłuższych lotów w tym pierwszym etapie nie stosuję, by nie narażać ich na niepotrzebny stres. Gołębie niedomagające, no oczywiście same pozostaną w trasie, ewentualni spółdzielcy przejdą do kwarantanny, zresztą też będą najczęściej usuwani. Tutaj chodzi przede wszystkim o utrzymanie zdrowia. Karma dla młodych firmy Eupol, częściowo mieszana z karmą dla wdowców i dietetyczną. Do wody podaję kilka razy w tygodniu witaminy z firmy Agamat, świeży grit oraz tak zwaną MM-kę. To jest prowadzenie gołębi młodych. Obloty stosuję rano i wieczorem na zawołanie dopiero są karmione. Czyli te gołębie młode już są w reżimie. One przebywają na wolnym oblocie już około miesiąca czasu, a system częstych wywózek ma na celu rozwinięcie prawidłowych odruchów, czyli lot, lądowanie do gołębnika. Niedzielny lot gołębi dorosłych, 29 maja, bardzo udany, lot szybki, lot około 250 km. Był to drugi lot z pozycji metody wdowieństwa totalnego. Zakończył się pełnym sukcesem. Zachęcam do oglądania moich wideoklipów o lotach gołębi młodych, jak również prowadzenia metody wdowieństwa totalnego gołębi dorosłych. Ryszard Osnowiec z Przedsłonecznego Gołębnika, Bogatynia, Polska. 9 czerwca 2016, drugi lot treningowy gołębi młodych z 25 km. Europejskie Centrum Edukacyjno-Kulturalne Zgorzelec-Gerlitz. Ten obiekt powstał dla upamiętnienia morderczej pracy jeńców wojennych, Rosjan, Polaków i innych nacji. Tutaj Niemcy mordowali ich. Dla uczczenia tych momentów wypuszczę gołąbki. Gołębie młode 2006 miały już trening około 10-15 km, teraz 25 km. Jako wiodące pójdą, z nimi polecą samiczki wdowy. A więc startujemy. Tak więc gołąbki odleciały. Zobaczymy, jak sobie poradzą. Przed nimi dalsze etapy treningu w tym sezonie, około 30-40 lotów, które mają na celu prawidłową orientację, muskulaturę, jak również selekcję niedomagających gołąbków, by w przyszłości lecieć dystanse aż do 1000 km. Ryszard Osnowiec spod Stalagu, 9 czerwiec 2016. Witam, 18 czerwca 2016, już trzeci trening gołębi młodych. Odbyły lot z 15, 25 i teraz 65 km. Dystans dosyć poważny dla gołębi młodych.
Dzisiaj jest okazja, sobota, pogoda jest wyśmienita. Tak więc powoli startujemy. Proszę bardzo, pierwsza grupka już leci. Do niej dołącza druga grupka. I jeszcze jedna grupka, trzecia. Tak więc gołąbki poleciały. I życzymy im wszystkiego najlepszego. Witam 22 czerwca 2016 sprzed chaty sudeckiej u prezesa. Odbędzie się trening gołębi młodych, to już czwarty lot treningowy. Oraz dokoptowałem do nich samice wdowe, które poprowadzą tą grupkę. Samiczki wylądują i będą oczekiwać na samczyki wdowce. W tej chwili puścimy tą młodzież, niech się trenuje. Przypomnę, już miały 15, 25 i 60 km. Dzisiaj lot, no około 35 km. Tutaj nie chodzi wcale o to, żeby te dystanse zwiększać, natomiast chodzi o wielokrotność treningu, by nabywały tej orientacji i muskulatury. Tak więc powoli startujemy. Wyrzymacze młode i werworty startują w kierunku słonecznego gołębnika do domu. Proszę bardzo. Tak więc grupka poleciała. My jedziemy dalej w kierunku Karpacza. Ryszard Osnowiec spod chaty sudeckiej u prezesa, która z kolei zaprasza na bardzo smaczne obiady. Wakacje z gołębiami to również trenowanie gołębi młodych. Już po raz 9 gołębie młode rocznika 2016 odbędą lot treningowy. Dzisiaj z jeleniogórskich Cieplic, przepięknych okolic, z parku, gdzie można przy okazji wypocząć, popływać w termach, gdzie jest woda wydobywana z głębiny ziemi, jest o własnościach leczniczych. Do tych 47 młodych gołąbków dodałem 6 już weteranów gołębi, które w tym roku zrobiły po 10 lotów konkursowych. Oni będą jako wiodący. Pstry Karol, który powrócił z lotu Ostendy 850 km, w niedzielę o godzinie 18.13 odpoczywa. Odpoczywa, by za 2 tygodnie wystartować w locie z Lecha w Re 1070 km. A teraz zobaczymy, jak startują młode gołąbki rocznika 2016. Lot Pogórzem Sudeckim do Bogatyni, około 70 km. A więc... Dystans 850 km, poradził sobie. 18.13 lądowania. Kapitalny gołąb, po raz czwarty Ostenda 850 km. Lot był bardzo trudny, niekorzystne warunki pogodowe, jednak poradził sobie, co świadczy po raz kolejny o kapitalnej klasie wyrzymaczy Ryszarda. Teraz odpocznie jeszcze 2 tygodnie i lot wieńczący jego karierę, lot Lecha w Re 1070 km. Pstry Karol, linia wyrzymacz. Witam 19 lipca 2016 na kolejnym treningu gołębi młodych. Wczoraj odbyły lot Pogórzem Sudeckim z Cieplic Zdrój, teraz z okolic Bolesławca, czyli kierunek typowo wschodni. Zasadą lotów ze słonecznego gołębnika są różnorodność kierunków. Wschód, południe, zachód, to nie ma roli, ponieważ oferenci, którzy kupują gołębie, lotują z różnych kierunków, potrzebują takich gołębi. Tu nie lotujemy z wiaterkiem w ogonek tylko z zachodu, to nie, nic z tych rzeczy. Tu lotujemy pod wiadzie ciężko, gdzie uparty gołąb jest potrzebny, który ma ten azymut opanowany wszechstronnie, tak jak Pstry Karol, który z
Kielca, cudownie wrócił w niedzielę. San Niklas wcześniej wygrał z Łodzi ze wschodu, czyli wschód, zachód, obojętnie, to jest grupa gołębi Ryszarda. I dzisiaj kolejny lot 80 km i tak co tydzień będziemy podążać wzdłuż Pogórza Sudeckiego, do Dusznik, do Polanicy, do Lądka i odwrotnie spod pałacu Wiechlice. A więc startujemy. Następuje start gołębi młodych, przypominam 5, 10, 15 km i później sukcesywnie coraz dalej, aż do lotu konkursowego. I startujemy. Witam, 2 sierpnia 2016, start gołębi z miejscowości Krępica za Bolesławca, lot około 70 km. Cykl przygotowań obejmował loty 5, 10, 15 km i dalej posuwamy się, ten lot już jest 12 bodajże, tak więc dystanse 70, 50, 100 km przed nami to będzie z Wiechlic. Lotuje z Gór Izerskich, z Pogórza Sudeckiego, teraz również ze wschodu Polski. Dzisiaj pogoda trudna jest, wiatr zachodu, czyli mają w dziób oraz przelotne opady deszczu w trasie. Tak więc egzamin, konkretny lot, bawimy się w lotowanie, jak to się mówi, pełną parą. Przed nami jezioro, także wystartują na jeziorko i do przodu. Ich karmienie to karma W1 dla wdowców i dieta, czyli prowadzone są, podobnie jak gołębie dorosłe, oblot rano, oblot wieczorem. Oprócz tego do wody dodaję witaminy, wtorek, czwartek, jak również świeży gryt codziennie oraz mieszanka mineralna. Gołębie są zaszczepione, przeleczone, są w zdrowie. Są to wczesne młode, tak więc już przechodzą okres pierzenia. Lotuje ze wschodu, razem z klubem Ziemia Lubuska. Finał, lot z Hajnówki, to jest około 550 km. A więc startujemy. Trzecia grupa. Poleciały. Witam, 4 sierpnia 2016 z Wiechlic, sprzed pałacu. Start gołębi młodych, rocznika 2016, na dystansie około 90 km. Przedwczoraj te gołębie leciały z Krępnicy 60 km, dzisiaj wystartują z dystansu około 90 km. Tak więc duży egzamin przed nimi. Lot 90 km jest już lotem wymagającym w pierwszym etapie lotowania gołębiami młodymi. Tak więc zobaczymy, to jest już bodajże 13 czy też 15 lot. Już tam dokładnie tak nie jest to istotne, ponieważ te loty się dublują. 50, 60, 90 km. Tutaj chodzi przede wszystkim o częstotliwość lotów. Tak więc loty, loty, jeszcze raz loty, by później spotkać się na lotach już dłuższych, 300-350, a być może na finale lotu z Hajnówki, to jest około 550 km. Loty z kierunku wschodniego, czyli loty pod wiatr.
wyżymacze i werworty uwielbiają takie loty. Trzeba ostro lecieć, by pokazywać swoją klasę, by nabywcy werwortów i wyżymaczy byli zadowoleni, że te gołębie są lutowane, twarde, zdobywają mistrzowskie laury. A więc zbliżamy się do startu. Odlatujemy z miejscowości Wichlice do Bogatyni, około 90 km. Mm-hmm.